Dr Maciej i Marcin Miś pod nadzorem profesora Joachima Klisze z Niemiec zoperowali nowatorską metodą 74-letnią pacjentkę, u której zdiagnozowano tętniaka tętnicy środkowej mózgu już w 2006 roku. Wtedy pacjentka nie zgodziła się jednak na operację, czyli trepanację czaszki, z uwagi na skomplikowany i inwazyjny sposób usuwania guza. Świetnie się czuję i jestem taka po prostu podekscytowana tym wszystkim, całym tym zabiegiem i jakby wróciła we mnie taka radość życia. Chęć życia. I chęć. A jak było przed zabiegiem? Przed zabiegiem no na pewno był stres, tym bardziej, że tętniak został wykryty w 2006 roku i w tamtym czasie nie było innej możliwości usunięcia tego, tylko poprzez trepanację czaszki. I po prostu się bardzo tego przestraszyłam i zaryzykowałam, bo lekarz mi mówił, że to jest ryzyko, że może to pęknąć, że jeżeli się nie usunie, ale ja po prostu nie zdecydowałam się na taki zabieg i poczekałam po prostu tyle lat, to jest 8 lat. Opłaciło się. No, okazało się, że tak, że dobrze zrobiłam i się opłaciło, tak. Metoda może być stosowana w przypadkach planowych, jak i nagłych. Ponadto skraca czas zabiegu, nie wymaga tylu leków, co tradycyjna metoda i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta zarówno podczas, jak i po zabiegu. W szpitalu Sokołowskiego w Wałbrzychu przeprowadziliśmy zabiegi embolizacji tętniaków, czyli zabezpieczenia tętniaków naczyń mózgowych za pomocą nowego systemu typu WEB. Jest to system, którego budowa, który zbudowany jest z przestrzennej siatki nici nitynolowych, który wprowadza się jakby do kopuły tętniaka. Po wprowadzeniu tego do kopuły ten system ulega rozprężeniu, wypełniając światło tętniaka i dochodzi jakby do zatrzymania napływu krwi do tętniaka i zabezpieczenia tego tętniaka przed krwawieniem, które może być dla pacjenta no, tragiczne w skutkach. Wiedziałam, że będę nową techniką, ale że jestem prekursorką, to tego nie wiedziałam. Dopiero dowiedziałam się po zabiegu. Doktor Miś mi przedstawił, że właśnie jestem pierwszą osobą w Polsce, która właśnie tą nowoczesną metodą została operowana. Do tego typu zabiegów specjalnie żeśmy się nie przygotowywali, natomiast ponieważ zabiegi endowaskularne wykonujemy od kilku lat, natomiast bezpośrednio tutaj zabiegi wykonywane były pod nadzorem profesora Klisza z Niemiec, który tych zabiegów przeprowadził około 100. Jakby w naszych rękach był cały system, natomiast on nadzorował, mówił jak ten zabieg przeprowadzać. Ale już 3 zabiegi wykonano. Tak, łącznie z dzisiejszą 2 pacjentów, którzy przeszli no, bardzo dobrze ten zabieg, to mamy 3 pacjentów. Dzisiaj nawet pacjentka przyjęta w nocy z ostrym krwawieniem miała przeprowadzony zabieg za pomocą tego systemu. Koszt takiej operacji to ponad 40 tysięcy złotych. Do tej pory na świecie przeprowadzono tylko 600 takich operacji, w tym już 3 w Polsce.